Dobre smartfony poniżej tysiaka w dzisiejszych czasach są na wagę złota. A ten to nawet wygląda jak złoto. Ten model znajdziecie jeszcze w kolorze zielonym, który moim zdaniem jest chyba jeszcze ładniejszy. W smartfonach z serii Moto G to można się pogubić, ale po to ja je używam i o nich opowiadam wam, aby uporządkować nieco teraz wam rozgardiasz w głowie. Druga cyfra w nazwie świadczy o generacji, także G32, 52, 62 czy G72 to jedna rodzina. Na horyzoncie jest G53, ale nie o tym dzisiaj mowa. Motorola korzysta z ładnego, choć powtarzalnego designu. Mamy trochę wystającą wyspę z aparatami na środku logo Motorola, a plastikowe ramki są lekko ścięte, choć nie tak jak w konkurencyjnych smartfonach, gdzie komfort trzymania smartfona jest znacznie słabszy. Mimo że obudowa jest plastikowa, to nie daje to wrażenia taniości, ale spasowanie przy ramkach powinno być trochę lepsze, bo czuć, że ona pracuje i z czasem może tam wydzielać jakieś dźwięki przy ściskaniu. Tył trochę się palcuje, na zielonej wersji powinno to być mniej widoczne. Ramki dookoła ekranu są rozsądne, ta dolna jest wyraźnie większa niż pozostałe, choć poniżej 1000 PLN-ów bez problemu można znaleźć większe pasy startowe. Motorola dorzuciła tutaj powłokę hydrofobową i certyfikat IP52, więc można smartfona spokojnie używać w trakcie deszczu, ale nie wolno go zanurzać w wodzie. Jeżeli zależy wam na wyższym odświeżaniu kosztem ekranu AMOLED, to możecie sięgnąć po taki model jak G62. Fajną sprawą jest rozsądna przekątna. Okej, wiem, 6,4 cala to nie jest kompaktowy rozmiar, ale G42 jest w mniejszości, bo na ogół smartfony mimo wszystko są większe. Kolorystycznie i pod kątem kontrastu czy jasności maksymalnej, to Motorola oferuje w tym momencie najlepsze ekrany w budżetowcach. Czytelność słońca jest dobra, barwy są żywe, dobrze nasycone, lekko jedynie polaryzuje przy bardzo dużych kątach widzenia. Telefon też może nas obserwować, żeby za wcześnie nie wygaszać ekranu, jeżeli na niego patrzymy. Plus też ode mnie za centralnie umieszczoną kamerkę do selfie. G42 korzysta z tego samego procesora co G52, czyli Snapdragona 680, którego rdzeń maksymalnie rozpędza się do 2,4 GHz. Do Polski trafiła mocniejsza wersja, do czego w sumie Motorola nas przyzwyczaiła i to bardzo dobrze. Mowa o 4 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na pliki, plus oczywiście ewentualna karta microSD i to z dedykowanym slotem. Oczywiście 6 GB RAM brzmi znacznie lepiej, ale zobaczymy zaraz, jak to przekłada się na pracę urządzenia. Wynik w AnTuTu zakręcał się w granicach 260 tysięcy punktów, więc jest to spodziewany rezultat dla tego procesora. Niepotrzebnie Motorola wydłużyła animację, po to tak strzelam, aby zrobić złudzenie większej płynności systemu. Niepotrzebne to było, ponieważ te animacje przedłużają się i czasami gubią klatki. Zrobiłem eksperyment z usunięciem ich w opcjach programisty i teraz telefon śmiga ponadprzeciętnie dobrze dla tej ceny. Jak widać, nie zawsze upiększacze to dobre rozwiązanie. Na starcie mamy Androida 12 z planowaną aktualizacją do Androida 13 z tego, co udało mi się znaleźć w internecie. To bardzo dobra nowina dla tego urządzenia. Szkoda, że w moim przypadku aktualizacja zabezpieczeń jest aktualna na 1 września 2022 roku. Trochę dawno była ostatnia poprawka, nie da się ukryć. System to czysty Android z aplikacją Moto do gestów, personalizacji, edycji, motywów, ikon czy też tapet. Pod wieloma względami jest to smartfon podobny do G52, również w zagadnieniu zabezpieczeń. Do dyspozycji jest skaner linii papilarnych umieszczony na prawej krawędzi. Przycisk lekko wystaje ponad obudowę, zatem palucha szybko na niego kierujemy i odblokowanie jest sprawne. Rozpoznawanie twarzy nie jest tak dynamiczne, ale dopóki znajdujemy się w jasnym pomieszczeniu lub na dworze za dnia, to rozpoznawanie jest ok. NFC, jak i Wi-Fi Calling czy Voice over LTE, które jest dostępne w Play, także komunikacji nie jest fajnie. Nie mamy 5G, bo na to procesor nie pozwala w tym modelu, ale za to nie mogę powiedzieć złego słowa o rozmowach. 4G i pobieranie przez Wi-Fi jest na dobrym poziomie. Bateria ma 5000 mAh i obsługuje ładowanie 18W, choć w zestawie otrzymujemy 20W ładowarkę. Zachwycający jest za to czas pracy na jednym ładowaniu. 7 czy 9 godzin pracy na ekranie to nie jest dla niego żaden problem. Do tego telefon pozostawiony na noc nie powoduje znacznej utraty baterii. Są to spadki rzędu 2-4%, także optymalizacja poboru energii to klasa. Czyli realnie co trzeci dzień można sięgać po ładowarkę. Z muzyką wiąże się też haptyka. Tanie smartfony to na ogół coś tam
poburczą, postękają, ale wibracjami to trudno nazwać. Motka może nie zachwyca pod tym względem, ale to też nie poziom starego diesla. Mogę uznać, że silniczek jest w porządku. O dziwo, mamy tutaj głośniki stereo, które grają w stosunku 60-40%, bo drugim krzykaczem jest ten sam, który służy nam do rozmów. Niestety ten zestaw nie oferuje wyczuwalnych basów i muzyka klubowa brzmi, no, średnio, ale poza tym jest odpowiednio dla tego pułapu cenowego. Nothing Else Matter Metaliki, te głośniki nie skasztaniły. Donośność ich jest normalna, a do tego mamy też jacka 3,5 mm na obudowie. Na słuchawkach scena jest dostatecznie szeroka, basy miło pobrzmiewają, muzyka może nie wychodzi wprost z naszych uszu, ale przyjemnie słuchało mi się moich ulubionych piosenek. Szacuneczek dla Motorola, że mamy zestaw aparatów, do których przyzwyczailiśmy się 2 lata temu w tym segmencie, bo niestety obok głównego obiektywu zazwyczaj stoją teraz pomocnicze 2-megapikselowe pstrykacze zamiast szerokiego kąta. Ten tutaj jest jednak obecny i ma 8 megapikseli, a główne oczko 50 megapikseli. Jest też 2-megapikselowe makro. Motka nawet za dnia na fotkach ma garść szumu, to trzeba wiedzieć. Warto też zadbać o stabilną rękę przy fotografowaniu i chwilę po, gdy trwa zapis, bo może wyjść niespodzianka w postaci trochę poruszonego zdjęcia. Trochę tym fotografiom brakuje lekkości kolorystycznej, bo barwy są dosyć ciężkie w odcieniach i podbity kontrast może to potęgować. Do okolicznościowego fotografowania jest ok, jak chce, to G42 umie zrobić ostre, dobrze zbalansowane zdjęcie pod kątem pomiaru światła, ekspozycji czy balansu bieli. Szeroki kąt jest miękki, bo oczywiście nie ma prawa przy 8 megapikselach rejestrować wielu detali, także tych zdjęć z zasady nie powinno się więcej przybliżać. W wakacyjnym klimacie, gdy panuje dużo światła, te fotografie na pewno będą najlepsze ze wszystkich możliwych warunków, a taka szorówka to nie jest jego przyjaciel. Ciekawe, że Motorola ponownie zaczęła stosować tryb autonocny. Osobiście bardzo go lubię, bo pozwala ograniczyć czas na przełączanie się pomiędzy trybami. Telefon sam decyduje, kiedy tryb nocny użyć, a kiedy nie, i robi to autonomicznie. Tryb nocny odszumia wyraźnie zdjęcia, choć nie zawsze też to się udaje zrobić, a gdy tak się stanie, trochę tracimy na szczegółach. Wyłapuje też więcej światła, ale tracimy na nasyceniu kolorów, choć nie zawsze. Szeroki kąt w nocy to nie jest dobry pomysł. Aparat do selfie ma 16 megapikseli i to najprawdopodobniej ta sama jednostka co w G62. W trybie automatycznym dobrze działa HDR, potrafi wyciągać niebieskie niebo i to fajnie. Oczywiście jest trochę szumu, w trybie portretowym nie zawsze uda się rozpoznać słuchawki w uszach, ale poza tym jest dobrze. Filmy nagramy w Full HD, bo procesor nie obsługuje nagrań 4K. Stabilizacja jak na ten segment jest naprawdę zacna, nie ma szarpnięć i trapezowania. Oczywiście mogłoby być trochę ostrzej, ale rozpiętość tonalna nadrabia na wrażeniach. Motka w tanich smartfonach jeszcze rok temu produkowała znacznie gorsze nagrania. Teraz jest jak najbardziej akceptowalnie. Większość rzeczy wokół Motorola Moto G42 byłoby naprawdę bardzo cacy, gdyby nie fakt, że jeszcze obok niej stoi Moto G52, którą możecie znaleźć praktycznie w tej samej cenie, a otrzymujecie wyższe odświeżenie ekranu plus szybsze ładowanie, a reszta rzeczy jest naprawdę bardzo porównywalna. Szkoda, że na przykład stówkę niżej nie jest wyceniona G42, wtedy byłaby bardziej racjonalnym rywalem dla G52, czyli swojej siostry. Niebawem na kanale będzie i składak, i urządzenie super budżetowe, więc dla każdego coś dobrego i na te odcinki właśnie Was teraz zapraszam. To wszystko z mojej strony, dzięki i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!